potrzebny sprzęt pasieczny. Po pierwsze, najważniejsze może jest dla początkujących osób ubiór z kapeluszem, tak? Kurtka albo cały strój. Fajnie jest, jak ma suwak, można dokładnie zamknąć, żeby pszczoły nie wlatywały. A jak człowiek się boi pszczół, to lecą w niego bardziej, tak? Jak jedno orządli, to inne się zlatują, żeby jeszcze bardziej pokąsać. Więc bardzo przydatna rzecz. Następna rzecz, dłuto pszczelarskie, tak? Z metalu, z drewnianą rączką, zagięte z jednej strony, proste z drugiej, służy do podważania plastrów, majstrowania wulu. Czasem jak pszczoły zakitują mocno, trzeba dużo siły włożyć, żeby coś odsunąć. Przydaje się bardzo. Następna rzecz, podkurzacz. Podkurzacz ładujemy drewnem, podpalamy, on dymi, dym wdmuchujemy do ula. Pszczoły myślą, że las się pali, zaczynają zjadać miód i stają się powolne. Bo one myślą o ucieczce, a nie o walce, więc przestają cię gryźć. Jest ogólnie spokój panuje, tak? Służy do opanowywania pszczół, żeby były mniej agresywne, jak się do nich zagląda. Szczoteczka. Szczoteczka służy do omiatania plastrów z pszczół. Jak wyjmujemy plaster z ula, chcemy pozbyć się pszczół, możemy go strząsnąć. Część pszczół spadnie, część nie. Potem możemy omieść. Wszystkie pszczółki lądują w ulu, my plaster możemy zabrać. A następnie widelec do odsklepiania. Tak, ma bardzo cienkie ząbki. Można różne prace na plastrze robić. Na przykład jak robimy miodobranie, możemy odsklepić plaster, usunąć wosk. Taki, który przykrywa komórki z miodem. Możemy na przykład komórki trutowe usunąć, odsklepić, mateczniki, takie rzeczy przydatne. Chociaż niekonieczne, ale przydatne. I rękawiczki. Ja używam takich żółtych do zmywania. Niektórzy używają skórzanych. Ja też może takie kupię skórzane, wydają się fajne, może będzie ciężej pracować, nie wiem. Na razie używam takich, dziadek mnie nauczył takich używać. A co jest fajne w gumowych rękawiczkach, to jest to, że jak pszczoła nas urządli, mamy rękawiczkę na ręce, to możemy, łapiąc za gumę obok żądła, podnieść do góry. W ten sposób żądło wysuwa się z naszej skóry i jad nie przestaje tam dopływać. Możemy wtedy żądło strząsnąć i nie ma problemu. Zaraz pokażę, jak się rozpala podkurzacz. Do rozpalania podkurzacza ja używam próchna, takiego z wierzby. Generalnie trzeba znaleźć wierzbę, która już umarła, przewróciła się, i ze środka wyciągnąć takiego próchna. Potem je wysuszyć trzeba i idealnie się nadaje do palenia. Zaraz będziemy rozpalać. Więc na podstawę dobrze jest wziąć kawałek gazety. Może być stara gazeta do wyboru, do koloru. Kulka od gazety. Potem trzeba sobie przygotować troszeczkę takich malutkich wiórków. O, próchna. Kawałek, trochę, parę kawałków większego, większych patyków tutaj, o. Jak się łamią, to się łamią, jak się nie łamią, to gorzej. Aj, kurczę, takiego wybrałem trochę niedobrego. Mam ładny kawałek, proszę bardzo. A, no i co? Podpalamy, bierzemy zapałki. Ja kładę zawsze sobie podkurzacz na boku, jest wygodniej. Gazetę raz. Na wierzch układamy sobie, o. Na wierzch układamy wiórki, trochę podniosę. O tak. Rozpalamy sobie małe ognisko tutaj w środku. Bez problemu dorzucamy. Małych, większych, coraz większych, dym zaczyna się unosić. Tak. Możemy podmuchać trochę, żeby większy ogień idzie. Dorzucamy. Proszę bardzo.
zrobić. Potem pakujemy do pełna, żeby mieć dużo paliwa. Możemy trochę jeszcze rozdmuchać. Bardzo fajnie. Bardzo proszę bardzo. I taki gotowy podkurzacz do akcji jest potrzebny zawsze, jak dymek gaśnie czy przygasa, trzeba po prostu doładować więcej paliwa i jest gotowy do akcji. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam Was na kolejny i subskrybujcie na górze, piszcie komentarze na dole. Do zobaczenia. Cześć.